Muzycy takiego formatu w Raciborskim Centrum Kultury goszczą niezwykle rzadko, mówiła dyrektor RCK Joanna Maksym-Bęczew. Richard Galliano to wielka postać współczesnej sceny muzycznej. Wspólnie z orkiestrą Sinfonietta Krakowia uraczył publiczność Bachem, którego muzyka wydaje się być dla akordeonu wprost stworzona. On i akordeon tworzą jakby jeden organizm, który wspólnie oddycha i układa się w jeden kształt. Gry na instrumencie nauczył go ojciec. To on nauczył mnie muzyki, nauczył mnie gry na akordeonie. To taki rodzinny biznes. Jest multiinstrumentalistą, jednak to akordeon ceni najbardziej. Kocham jego brzmienie. To dźwięki, które żyją, są dłuższe od dźwięków, które można wydobyć na przykład z fortepianu. Piękne jest też to charakterystyczne oddychanie instrumentu. Galliano w 2010 roku nagrał płytę Bach. Z tym właśnie programem wystąpił w Raciborzu. Bach najprawdopodobniej komponowałby dla akordeonu, gdyby tylko istniał w tamtych czasach. Muzyka Bacha może być wykonywana przez wszystkie instrumenty, również te nieistniejące. Jest bardzo uniwersalna. Akordeon jest jak kieszonkowe przenośne organy. Oferuje dużą różnorodność w muzyce Bacha, która jest bardzo duchowa, bardzo religijna. Pomimo fenomenalnego talentu improwizacyjnego, aranżując muzykę Bacha na akordeon, nie zmienił ani jednej nuty. Improwizuje w innych gatunkach, choćby w jazzie, ale w muzyce klasycznej nie zmieniam nic. U Bacha improwizuje tylko w tych fragmentach, w których kompozytor pozostawił wykonawcy wolność. Mistrzowi na scenie Raciborskiego Centrum Kultury towarzyszył podstawowy skład orkiestry Sinfonietta Krakowia. Długo czekaliśmy na ten koncert, ponieważ wielu muzyków z naszej orkiestry gra utwory w rozmaitych składach Richarda Galliano i również Astora Piazzolli, którego Galliano bardzo ceni i znał się z Astorem Piazzollą i wspólnie wykonywali muzykę. Astor Piazzolla tak polubił muzykę i grę mistrza akordeonu Richarda Galliano, że sprezentował mu jeden ze swoich bandoneonów.